wspomnienie wiernych zmarłych. W dzień zadusznych można odprawiać trzy msze święte i do każdej z tych mszy świętych są przypisane czytania, dwa czytania, psalm i Ewangelia. Chciałbym odnieść się tylko do pierwszej mszy świętej, do liturgii słowa z pierwszej mszy. I pierwsze czytanie tej mszy z Księgi Hioba z 19 rozdziału opowiada o fragmencie, w którym Hiob na gnoju, Hiob, który stracił prawie wszystko, Hiob, który żyje w Starym Testamencie, przecież nie wie o tym, że Chrystus zmartwychwstał albo że jest życie po śmierci, ten Hiob mówi: ja wiem, Wybawca mój żyje. Ja wiem, Wybawca mój żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni, potem me szczątki skórą odzieje i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja go zobaczę. Bardzo trudny tekst, bardzo tajemniczy. Czy to jest proroctwo, czy jest jakaś łaska, którą Bóg dał Hiobowi, że on widzi przyszłość, że on widzi wybawienie? Jakkolwiek byśmy rozumieli to zdanie, jedno jest pewne: niesamowity ładunek nadziei w Hiobie. W człowieku, który stracił wszystko, jest nadzieja. Jest nadzieja. I to, co pomaga nam w życiu przetrwać najtrudniejsze chwile, to, co jest siłą niesamowitą, jest nadzieja. Czy mogliby żyć w Oświęcimiu, gdyby nie mieli nadziei, że kiedyś wyjdą? Czy mogliby walczyć, gdyby nie mieli nadziei, że starają się żyć dla kogoś? Nadzieja jest jedną z największych sił w nas. I ważne, żebyśmy nigdy nie stracili nadziei na to, że Wybawca nasz żyje. Nadziei na to, że przyszłość może być lepsza niż teraźniejszość. Psalmista mówi jasno, skąd ta nadzieja, czy kto jest tą naszą nadzieją. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Jeśli Bóg jest twoją obroną, jeśli Bóg jest twoją nadzieją, to czego się masz bać? Najwyżej umrzesz i tak zmartwychwstaniesz. Będziesz cierpiał? No tak, ale cierpienie może cię zaprowadzić do chwały męczeństwa. Czego się boisz? Gdybyś opierał się na sobie, mógłbyś się bać. Gdybyś opierał się na ludziach, nawet na twojej rodzinie, mógłbyś się bać, bo przecież oni mogą umrzeć. Gdybyś opierał się na władzę, mógłbyś się bać, bo przecież i władza może się skończyć. Na kim się opierasz? Jeżeli opieram się na Bogu, wiem, że nie umrzę. Jeśli opieram na Bogu, wiem, że On jest wszechmogący. Jeżeli opieram się na Bogu, wiem, że On mnie nie skrzywdzi, bo jest miłością. W drugim czytaniu świętego Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian czytamy o tym, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy i po Nim zmartwychwstaną pozostali. Po Nim pozostają zmartwychwstali. Natomiast jest w tym czytaniu takie jedno zdanie dosyć ciekawe, które mówi o tym, że Chrystus, który będzie królował, położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, ale jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Śmierć jest wrogiem. Jak mówi Pismo Święte, weszła przez zawiść diabła. Jak mówi ten fragment, śmierć weszła przez człowieka, przez jednego człowieka weszła śmierć. Przez jednego przyjdzie zmartwychwstanie. Czemu Bóg ją jednak zostawia? Dlaczego nie potrafi, nie chce, nie ma takiej możliwości? Tajemniczy jest Pan Bóg. Nie rozumiemy Pana Boga. Nie wiemy, czemu tak się dzieje, ale jedno wiemy, że śmierć nie będzie miała ostatniego słowa, że śmierć również umrze, że przyjdzie taki czas, że śmierć umrze, śmierć zostanie pokonana przez życie. W tym sensie trzeba naprawdę ze wszystkich stron trzymać się Chrystusa, bo On jest życiem, bo On jest życiem wiecznym, bo On jest życiem, które jest mocniejsze niż śmierć. Trzymać się ze wszystkich sił, bo nawet jeżeli wiele jest wrogów teraz, nawet jeżeli śmierć jest teraz, nawet jeżeli mamy świadomość, że skoro jak ostatni wróg zostanie ona pokonana, to ona będzie do końca tego świata, to trzymając się Chrystusa, który jest życiem i który jest zwycięzcą śmierci, wiem, że śmierć nie będzie miała ostatniego słowa w moim życiu. Ewangelia Łukasza opowiada o śmierci Jezusa. Opowiada o śmierci Jezusa i o tym, że ostatnie słowo Jezusa brzmiało: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Niesamowity, zwłaszcza wobec tego, co wcześniej mówi Jezus: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Chociaż mam doświadczenie, że Bóg mnie opuszcza, chociaż jest mi trudno, to w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Znaczy, oddaję się Tobie, Boże.
Wejdź ze mną, zrób co chcesz po śmierci. Chcę, żeby moja dusza była w Twoich rękach, tylko w Twoich rękach. I druga sprawa z Ewangelii, bardzo ciekawa, zwłaszcza w kontekście naszych ograniczeń teraz covidowych, okazuje się, że pogrzeb jest bardzo skromny, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, nawet bardzo ograniczony. Tu w Ewangelii słyszymy tylko o tym, że przyszedł Józef, członek Wysokiej Rady, zdjął z krzyża ciało Jezusa, owinął w płótno, złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Z innych Ewangelii dowiadujemy się, że jest jeszcze Nikodem, że jest jeszcze parę niewiast, które przypatrywały się temu, jak chowano Jezusa. Parę osób na pogrzebie. Tego, który był Synem Bożym, tego, który nauczał tłumy, który rozmnażał chleb dla tysięcy, żeby na pogrzeb Jezusa nie przyszli, żeby o tym nie wiedzieli, żeby nie chcieli przyjść. Popatrzcie się, jaki pogrzeb miał Jezus, jaki skromny, można powiedzieć, jaki nieprzygotowany, jaki mało tłumny. A jednak nie liczy się pogrzeb, liczy się to, co mówi Ewangelia dalej. Liczy się to, że w pierwszy dzień tygodnia przyszły kobiety i usłyszały, dlaczego szukać żyjącego wśród umarłych. Nie ma go tu, zmartwychwstał. Nie tyle liczy się pogrzeb, co zmartwychwstanie. I może być nam smutno, bo raz po ludzku, że nie możemy pójść na pogrzeb rodziny, że nie możemy pójść na pogrzeb kogoś bliskiego. Może nam być smutno, ale pamiętajmy, Jezus to już przeżywał. Jezus ten swój pogrzeb tak przeżywał. Jego najbliżsi tak to przeżywali. Nie było to takie, jakie sobie może zaplanowali. Zwłaszcza, że był młody, miał 33 lata. Ale chociaż pogrzeb jest bardzo ważny, najważniejsze jest zawsze zmartwychwstanie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.